Sterowanie strefowe. Czemu tego powinno się zakazać? W dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak ono działa, to sterowanie strefowe, jakie są jego wady, zalety i moje przypuszczenie, czemu tak instalatorzy lubią to. Więc zaczynamy, do dzieła. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Boczulak i od wielu, wielu lat już prowadzę firmę serwisową. Tematy związane z ogrzewaniem towarzyszyły mi już od dziecka. Tematem dzisiejszego odcinka jest strefowa regulacja temperatur w przypadku ogrzewania podłogowego, czyli coś, co w tej chwili jest, wydaje mi się, dosyć popularnym rozwiązaniem i ja osobiście za nim nie przepadam. W sensie ono ma swoje zastosowanie i wykonane z uwzględnieniem jakby działania kotła czy też pompy ciepła, ono ma jak najbardziej sens i będzie wyśmienicie działać. Natomiast często wydaje mi się jest stosowane, klient chciałby mieć w każdym pomieszczeniu różne temperatury, instalator mówi jasne, da się, montuje to, a finalnie później do mnie dzwoni klient, a czemu ja mam w jednym pokoju chłodno, kocioł się w ogóle nie włącza albo nie widać, gdzie się włącza i nic się nie dzieje. Więc po kolei. Na jakiej zasadzie działa takie sterowanie strefowe w ogrzewaniu podłogowym? Jest to w sumie bardzo podobna sprawa jak w przypadku głowic termostatycznych w grzejnikach, tylko że jest to zrobione elektrycznie, bo mamy termostat pokojowy zamontowany w konkretnych pomieszczeniach i one sterują pracą zaworu, który otwiera się w momencie, kiedy pomieszczenie się już wychłodziło i zamyka się w momencie, kiedy pomieszczenie jest już zagrzane. I w teorii to rozwiązanie powinno nam zapewnić możliwość zróżnicowania temperatur w pomieszczeniach i utrzymania tam takiej temperatury, jak chcemy. Tak byłaby teoria, gdyby wszystko było idealne, gdyby kocioł był, albo pompa ciepła, gdyby pracowała jak grzałka i mogła sobie, że tak powiem, się włączać, wyłączać, albo dostarczać dokładnie taką moc, jaką w danym momencie potrzebuje to pomieszczenie. Mówię o jednym pomieszczeniu, ale to oczywiście zazwyczaj jest zrobione tak, że wszystkie pomieszczenia są sterowane. Czasami pomija się takie pomieszczenia jak, nie wiem, garaż, gdzie ustawiamy stricte na sztywno mały przepływ, bo tam i tak nigdy nie chcemy mieć ciepło. Natomiast generalnie jak już to się montuje to we wszystkich pomieszczeniach. No i okej, i tak powinno być w teorii właśnie, a w praktyce wygląda to tak, że mamy sobie właśnie to sterowanie, mamy ogrzewanie podłogowe, którym steruje to sterowanie strefowe. No i zupełnie innym światem jest właśnie wytwornica ciepła. Czy to będzie kocioł gazowy, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie kocioł na paliwo stałe. Ono, to źródło ciepła, ma swoje jakby parametry pracy. Ma swój sposób grzania i sposób w zasadzie wytwarzania ciepła. I jeżeli nie rozumiemy, jak działa to, jak działa to, jak one mogą się ze sobą zazębić, to sterowanie strefowe albo po prostu będzie działać, a źródło ciepła będzie, że tak powiem, obrywać, bo będzie na przykład musiało taktować w przypadku kotła gazowego, czy też pompy ciepła. Nie wiem, jak to w przypadku stałopalnych kotłów, no bo one mają tym bardziej jeszcze większą bezwładność i one nie mogą tak się po prostu wyłączyć. Tu się nie wypowiem. Natomiast problemem takiego sterowania strefowego jest to, że często ono jest montowane jako trochę zamiennik regulacji hydraulicznej instalacji podłogowej. Czym jest zrównoważenie hydraulicznej instalacji? W skrócie chodzi o to, żeby po prostu cały dom, po każde z poszczególnych pomieszczeń w domu czy też w mieszkaniu dostawało tyle ciepła, ile potrzebuje, żeby równomiernie się ogrzewało wszystko i wychładzało zgodnie z naszymi zapotrzebowaniami. Natomiast często bywa tak, że ogrzewanie podłogowe się montuje po pierwsze bez projektu, po drugie instalator zostawia przepływy takie, jakie są, nie reguluje tego, no i użytkownik, mając takie sterowniki podłogowe, oczywiście osiągnie jakąś tą temperaturę, znaczy osiągnie tą temperaturę, którą chce, natomiast w zależności jak te przepływy sobie tam wyszły, że tak powiem, to jedno pomieszczenie jakby się szybciej będzie nagrzewać i tam szybciej ten termostat będzie włączać i wyłączać. W innym to nie za bardzo będzie chciało się nagrzewać, bo przepływ właśnie pójdzie do innego pomieszczenia. Więc
Chodzi o to, że jakby z mojej perspektywy to jest pierwszy problem, że te ogrzewanie strefowe często jest po to, żeby zamaskować to, że ogrzewanie nie zostało zrobione z projektem albo przynajmniej z przemyśleniem i nie zostało zrównoważone hydraulicznie. No i wtedy jakby to problem suwamy pod dywan, zamiatamy pod dywan, jakoś to działa. Dopóki właśnie jakoś to działa, to klient nie widzi efektu takiego, że na przykład kocioł musi się ciągle włączać i wyłączać, bo jakby z perspektywy źródła ciepła problemem, przynajmniej w przypadku kotłów i pomp ciepła, jest to, kiedy one nie mają za dużego albo mają bardzo mały odbiór ciepła po stronie właśnie instalacji. Kocioł gazowy czy też pompa ciepła ma jakąś moc minimalną i jakby to jest minimalna prędkość, z jaką może jechać, albo minimalna ilość obrotów, jaką mogą osiągnąć, niżej już się nie da. Natomiast jeżeli zostanie nam właśnie jedna pętla ogrzewania podłogowego, która daje tylko tyle przepływu, ile tam może dać, czyli zazwyczaj 1-2 litry, coś w ten deseń, i nie odbiera tego ciepła, no to te źródło ciepła musi się włączać, wyłączać po to, żeby finalnie zapewnić tą ilość odbioru ciepła. I problem przy kotłach gazowych jest, powiedzmy, że mniejszy, bo jeżeli to urządzenie się włącza raz na 3 minuty, na minutę, lipa, ale powiedzmy, no, nie umrze w ciągu pierwszych kilku lat. Pompa ciepła, będzie problem. Więc jakby to jest drugi problem, że właśnie te dwa jakby światy, czyli ogrzewanie, a wytwornica ciepła, trzeba jakoś połączyć, jeżeli właśnie chcemy stosować sterowanie strefowe. Przynajmniej moim zdaniem. I tak jak w aucie mamy właśnie drogę i w ogóle układ jakby przełożeń, to jest jedno, czyli koła i skrzynia biegów, to jest jedno. A po drugiej stronie mamy silnik. Ja tam akurat dokładnie nie wiem, gdzie jest to sprzęgło, natomiast sprzęgło jest właśnie po to, żeby umożliwić zasprzęglenie właśnie dwóch różnych światów. I akurat w przypadku tym, o którym dzisiaj rozmawiamy, to samo sprzęgło za wiele by nie dało. Potrzebny byłby woofer, który jest jakby takim sprzęgłem z dwumasem, gdzie faktycznie mamy z jednej strony zupełnie inny świat, który może po prostu wymagać innych parametrów właśnie odbioru tego ciepła, jeżeli mówimy o wytwornicy ciepła. A z drugiej strony mamy świat właśnie tej drogi, czyli tego ogrzewania podłogowego czy też grzejnikowego, które może mieć zupełnie inne jakby możliwości odbioru tego ciepła. I sterowanie według mnie strefowe jest jak najbardziej spoko, zapewnia zupełnie inny komfort, jeżeli chodzi o utrzymanie równych czy też różnych temperatur, czy w ogóle sterowania tym, no bo możemy faktycznie ustawić i to będzie, a nie musimy się zastanawiać nad tym, co się dzieje na rotametrach, jakby tego próbować samemu ustawiać. Natomiast jakby jeżeli nie mamy tego właśnie zasprzęglacza, czyli nie mamy tego bufora tak naprawdę pomiędzy, bo sprzęgło, podkreślam, w tym przypadku raczej będzie kiepskim pomysłem. Ono ma za małą możliwość jakby pożenienia, chciałbym powiedzieć, tych dwóch światów, ale jakby zrównoważenia tych różnych możliwości dostarczania i odbioru ciepła, to po prostu coś się będzie męczyć albo coś po tej stronie nie będzie działać. Tak. Więc ja, tak jak mówię, bardzo nie lubię tego rozwiązania, nie dlatego, że ono jest złe co do zasady i że ono jakby jest bez sensu, tylko dlatego, że jakby często nie jest zrobione z głową. I jakby zapomina się całkowicie o tej stronie, o której akurat troszeczkę mam okazję później się dowiadywać, co się dzieje nie tak, czyli o kotle czy też pompie ciepła, bo po prostu oni zapominamy, że to nie jest jakby tylko teoria, czyli że ono może pracować w całym zakresie, tylko ma konkretne parametry pracy. Minimalne czasy pracy, minimalne czasy przestojów. Jeżeli instalacja nie zapewni odpowiednich jakby warunków dla pracy wytwornicy ciepła, to po prostu będzie później problem, albo już będzie problem, bo tak jak mówię, w przypadku małych mieszkań sterowanie strefowe to jest... tego się nie da. No bo zmieścić gdzieś jeszcze bufor 40 litrów chociażby, no nie za bardzo. To jest bardzo dużo miejsca w porównaniu do wielkości jakby
wielkości mieszkania. Dwa, no to też mocno podnosi koszt. No więc, a trzy, jeżeli mamy naprawdę duży dom i tam byśmy zastosowali takie sterowanie strefowe, to jest naprawdę mała, ale to bardzo mała szansa, albo dużo, jest dużo mniejsza szansa, że zostanie nam tylko jedna czy dwie pętle ogrzewania podłogowego włączone. Albo grzejnik plus to ta pętla. Natomiast jak mamy właśnie to małe mieszkanie i chcemy to sterować strefowo, no to prawdopodobnie jak mamy cztery pętle, to duże jest prawdopodobieństwo, że trzy się wyłączą, a jedna będzie potrzebować jeszcze się dogrzać, ale kocioł nie jest w stanie pracować na jedną pętlę. Więc reasumując, w mieszkaniach w ogóle raczej bym z tego zrezygnował, w małych mieszkaniach, bo powiedzmy, jak nie wiem, mamy 200 czy 150 kwadratów i to jeszcze, uwaga, jeżeli mamy duże straty ciepła, czyli jakoś słabo ocieplony budynek, pewnie będzie łatwiej temu tej wytwornicy ciepła dopasować się do odbioru, do instalacji. Ale jak mamy sytuację, gdzie to jest nowo wybudowany budynek, wszystko jest dobrze docieplone i mamy sterowanie strefowe, no to w zasadzie te odbiory są rzędu setek watów, a nie kilka kilowatów na pomieszczenie. I to przy minus 20, a co dopiero przy właśnie temperaturach takich dodatnich, przejściowych, to wtedy to się mija z celem, przynajmniej moim zdaniem. I w sumie mam kilka instalacji pod opieką z takiego budynku, gdzie właśnie jest nowy budynek, jest sterowanie strefowe i tam ilość startów do ilości przepracowanych godzin jest już taka trochę niepokojąca. Nie jest to jeszcze tragedia. Ale 3 minuty pracy to jest krótko dla kotła. Natomiast wracając jeszcze, gdzie można by to zastosować bez bufora, bo oczywiście jak damy bufor, to nawet w mieszkaniu byśmy mogli takie sterowanie strefowe sobie zastosować i by to działało super. Drugie jakby miejsce, gdzie to można stosować, to tak jak wspomniałem wcześniej, dom dosyć duży, tam też to sterowanie strefowe ma szansę bez bufora jakoś działać, aczkolwiek ja bym osobiście pewnie klientowi, gdybym miał mu zrobić kotłownię albo przedstawić jakby rozwiązanie na kotłownię i na ogrzewanie, to bym raczej to odradzał, bo jakby jeżeli już chcemy mieć to sterowanie strefowe i chcemy mieć pewność, że wszystko gra i buczy tak jak ma grać i buczeć, a nie że się nam wydaje, to ten bufor chociaż 40 litrów by musiał być. Więc w przypadku domów jeszcze względnie ok. Dobrze. Ja Ci pokażę jeszcze kilka zrzutów ekranu z instalacji, które mam pod opieką i pokażę Ci, jakie czasy pracy średnie występują właśnie wtedy, kiedy mamy sterowanie strefowe w budynku, który ma mały odbiór ciepła, bo tu jakby jest ten clue. Przechodzimy do pierwszego z brzegu dosłownie, pierwszej z brzegu instalacji. Mogę podejrzeć szczegóły ustawienia. No i tu właśnie mamy nowy kocioł, który zamontowany był niedawno, jakieś pół roku temu. I tutaj właśnie mamy, teraz pokażę, około 1000 godzin pracy, 12 tysięcy startów, no i wychodzi nam właśnie około 4 minut pracy. Trochę mały czas, średni czas pracy. Oczywiście to jest kocioł dwufunkcyjny, więc tam zawsze tych startów będzie więcej, bo po prostu do podgrzewania ciepłej wody za każdym razem kocioł się włącza, natomiast no jakby to jest dalej takie, no troszeczkę już niepokojące. Pokażę teraz taki skrajny przypadek, ale to z góry uprzedzam, że to jest cherry picking. Tu mamy stary dom. Ogrzewanie regulowane pogodowo. I pokażę, jak długo może kocioł pracować, jeżeli ma możliwość gdzie pracować. I tutaj mamy w zasadzie dosłownie odwrotną proporcję, bo mamy 4300 godzin wypracowane, a startu mamy tylko 255. I tutaj uwaga też, żebym był uczciwy, kocioł jest grzeje tylko centralne. No i tak jak wspomniałem wcześniej, nie pracuje na ciepłą wodę w ogóle, mimo że to jest kocioł jednofunkcyjny, funkcja ciepłej wody jest wyłączona. Ale tutaj mamy aż średni czas pracy prawie 17 godzin.
Takie coś w starszych domach właśnie powinno być standardem, że kocioł się włącza i pracuje. I pracuje, bo ma gdzie, więc... Oczywiście my chcielibyśmy, żeby to było mniej, bo jednak tam jest słabe ocieplenie i to też wynika z tego, że faktycznie ten odbiór jest możliwy do zapewnienia przez szeroki wachlarz temperatur zewnętrznych. Teraz jeszcze instalacja, ogrzewanie podłogowe, ale nie sterowane strefowo. I tutaj już jest taka bardziej realny do osiągnięcia czas pracy, czyli mamy około godziny, niecała godzina, 2000 startów i około, znaczy i niecałe 2000 roboczogodzin. Dobra, coś jeszcze pokażemy. Jeszcze jeden dom, nowy dom, to też warto podkreślić, czyli z małym zapotrzebowaniem ciepła. Też sterowanie wyłącznie. Załącz, wyłącz, tak mi się wydaje, zaraz zobaczę. Tu jest pogodówka, czy tu nie ma pogodówki? Tu jest regulacja pogodowa. No i tutaj też mamy 45 średni czas pracy. Tutaj to te dwa poprzednie, właśnie ten i poprzedni przypadek, to są kocioł jednofunkcyjny w domu bardzo dobrze ocieplony. No i właśnie ilość godzin pracy jest spora, ilość startów w relacji właśnie, bo to zawsze nas interesuje tak naprawdę średni czas pracy. Ile jest godzin, ile same godziny albo same starty palnika, to jest nic nie mówiąca wartość, tak naprawdę interesuje nas średni czas pracy. Od kiedy jest problem? Według mnie od kiedy warto tym się zainteresować? No w domu to się da zrobić, żeby kocioł faktycznie miał te średnie przebiegi minimum 30 minut. No w mieszkaniu będzie to bardzo trudne, po prostu. Kocioł kondensacyjny ma swoją moc minimalną. Jeżeli mamy mieszkanie nowe, to ono ma zapotrzebowanie na ciepło poniżej pewnie 2 kW, gdzie to jest przy minus 20. Kocioł z najwyższej półki Wismana dopiero ma moc minimalną 1,9 kW, a przy, jeżeli mówimy o setce czy 0,50, to będzie albo 3 kW, albo 5 kW, więc po prostu to się nie da, żeby ten kocioł pracował tak bardzo płynnie. Ale myślę, że wszystko co powyżej 10 minut to jest jak najbardziej dla kotła. Ok, dla pompy ciepła plus 40 minut zawsze, według mnie. Też tak producenci sugerują, sprężarka powinna pracować przynajmniej 40 minut. Oczywiście im dłużej, tym lepiej, im mniej startów, tym lepiej. Ciekawe, czy się fala hejtu wyleje, że tak ponarzekałem sobie na ogrzewanie, na sterowanie strefowe. Tak jak wspomniałem już wiele razy, ja nie jestem przeciwnikiem tego rozwiązania, jestem przeciwnikiem stosowania tego bez przemyślenia i zapomnieniem o źródle ciepła i samym ogrzewaniu i tak naprawdę o połączeniu tych dwóch rzeczy, że każde z nich ma inną charakterystykę wydawania ciepła, to odbierania. I jeżeli tutaj się coś rozmywa, to później jedno z nich albo to będzie cierpieć. Albo nasz komfort, albo później nasza kieszeń. Tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.